Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie Rabi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział Ani on nie zgrzeszył. Ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Wówczas przyprowadzono mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak, że niemy mógł mówić i widzieć. Laudator Jezus Chrystus. Jeśli chodzi o dzisiejsze słowo, zdaję sobie sprawę z tego, że będzie wyjątkowo trudne. Nawet dla mnie, wyjątkowo trudne, dlatego że chciałbym pozwolić sobie na to, aby spróbować trochę powiedzieć o cierpieniu. Szczególnie tym niezasłużonym cierpieniu. Bardzo często w różnych dyskusjach z ludźmi, osoby pozwalają sobie powiedzieć na to, dlaczego, proszę księdza, dlaczego Bóg pozwala na to, aby małe dzieci cierpiały. Aby małe dziecko, na przykład, które się urodzi, miało raka. Proszę księdza, ja tego nie rozumiem. Ja nie zgadzam się na to i nie chcę mieć nic wspólnego z takim bogiem. I to nie jest tak, że ja znam odpowiedzi na te pytania, i nawet nie będę się łudził, że znam i nie znam człowieka, który by znał. To jest bardzo ważne tutaj tytułem wstępu, żeby te, te rzeczy załapać, ponieważ postaram się tylko pewne rzeczy nazywać po imieniu. Spróbuję głośno myśleć tutaj w tej konferencji. Przede wszystkim to jest bardzo ważne też, żeby to wybrzmiało, a mianowicie fakt, że do każdego człowieka należy podchodzić indywidualnie. Bo wiem, że nieraz mogę zostać opacznie zrozumiany, powiem jakieś tam hasło albo sposób myślenia, który mogłoby ewentualnie pomóc otworzyć się na Pana Boga, a ktoś w tej sytuacji powie, nieprawda, bo ja mam inaczej. Tak, możesz mieć inaczej. Możesz mieć inną sytuację i twoje cierpienie, twój ból, którego doświadczasz, niezrozumienie tego, co dzieje się w twoim życiu, nawet jeśli będzie wyglądało podobnie do innej osoby, to nie jest ta sama historia. To nie jest to samo. Nie wolno nam w taki sposób porównywać. Absolutnie nie wolno. To jest mniej więcej tak, jak. Mamy na przykład człowieka e, niewierzącego i z automatu mógłbym powiedzieć, no tak, ten człowiek nie wierzy w Pana Boga, buntuje się na kościół i tak dalej. Ale kiedy poznałbym historię tego człowieka i dowiedziałbym się, jak miał ciężkie dzieciństwo, jak całe życie ktoś e, robił sobie z niego żarty i w jaki sposób był opuszczony, był całkowicie sam, e, później jeszcze nikt mu nie pomógł w tej sytuacji, to zaczynam rozumieć. Zaczynam rozumieć, że faktycznie ktoś może mieć taką sytuację. Jest taka Ewangelia, w której Jezus próbuje pokazać pewną sytuację, bardzo ciekawą sytuację, a mianowicie to, że poprzez różne, jego sposób działania, poprzez różne doświadczenia, chce człowieka wybić z tego rytmu jego myślenia, często chorego myślenia, ponieważ my ludzie mamy to do siebie, że wiemy najlepiej. W związku z tym Jezus czasami próbuje i ten fragment Ewangelii pokazuje, że podchodzi do Jezusa człowiek, który nie widzi i nie słyszy i on w pewnym momencie wkłada mu palec do ucha. Słuchajcie, obrzydliwa rzecz, przecież to jest tak intymna kwestia tutaj dotyku przy uchu. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś w cierpieniu przychodzi do mnie na rozmowę, załóżmy, że jest to w zakrystii i ja nagle prowokuję go i wkładam mu palec do ucha. No obrzydliwa rzecz, obrzydliwa rzecz. Ale Jezus poprzez takie działanie być może chce człowieka wybić nagle z rytmu jego myślenia. Chce mu pokazać coś zupełnie innego. Później jest jeszcze druga sytuacja, jeszcze gorsza, e, oczywiście w tej samej Ewangelii i to jest ta sama sytuacja, kiedy to Jezus jeszcze splunął na tego człowieka. Jeszcze gorzej. To jest niesamowite, kiedy okazuje się, że Bóg próbuje wyrwać nas z naszego myślenia. Jedna z moich ulubionych postaci w Piśmie Świętym, i najbardziej chyba niezrozumiałych, to jest postać Hioba. Tutaj oczywiście uprzedzam, że ten motyw cierpienia i osoby bardzo podobne do, do, do Hioba pojawiają się w różnych religiach, w różnych wątkach. To nie jest wątek wyjątkowy tylko dla naszej religii, aczkolwiek, co ciekawe, w Piśmie Świętym, tutaj szczególnie, kiedy każdy pomyśli o tym, że jest to historia o cierpieniu, Bóg na kartach Pisma Świętego tutaj w tej sytuacji ani razu nie odpowiada, po co jest cierpienie. To jest bardzo ważne. Nie odpowiada. My chcielibyśmy poznać na to odpowiedź. Czemu Bóg pozwala na takie, a nie inne sytuacje? Natomiast nawet w jednej z tych ważniejszych fragmentów Bóg nie mówi, ale pozwala, aby jego syn wziął cierpienie na siebie. Nadaje temu cierpieniu sens. Chcę, żeby człowiek w pewnym momencie też odkrył i poszedł za Jezusem, nawet w tym, czego on doświadczył. Czy zrozumiemy? Nie. I nie chcę, żebyśmy się łudzili, ale możemy to mądrze ukierunkować. Jest takie określenie, o tym pozwolę sobie kiedyś powiedzieć, a mianowicie, czym jest czyściec? Czyściec to stan duszy człowieka, czyli człowiek przygotowuje się do całkowitej bezinteresowności, aby nauczyć się kochać Boga na Jego zasadach, całkowicie bezinteresownie. I pewne doświadczenia w naszym życiu możemy przyjąć yy, i spróbować pójść razem z Bogiem. Załóżmy na przykład całkowicie niezrozumiałe dla nas i niedozaakceptowane cierpienie, czyli można nadać temu sens w jakiś sposób, albo równie dobrze możemy się zbuntować na wszystkich dookoła, ponieważ to, to co nas przerasta, odrzucić Boga i z tym ciężarem iść samemu. Wtedy to nie jest czyściec. To jest bezsensowne cierpienie. Oczywiście, na ten temat będę mówił jeszcze w którymś tam kiedyś odcinku, bo chciałbym nagrać zupełnie oddzielną konferencję na ten temat. I wracamy teraz do historii Hioba, czyli wracamy do tej historii, kiedy mężczyzna stracił absolutnie wszystko: rodzinę, majątek. Tron zaczął atakować go tak bardzo, że nawet przyjaciele już nie byli w stanie mu pomóc w żaden sposób. Żona się od niego odwróciła, nawet użyła takich określeń: To już błogosław temu swojemu Bogu i umieraj wreszcie. Tam chyba było trochę inne określenie użyte, ale parafrazuję, żeby pokazać, że zostawili go wszyscy. On cały czas chciał być wiernym Bogu, chciał zrozumieć, czemu to jest. I przychodzi moment, kiedy ta jego żona wypowiada te słowa, gdzie Hiob całkowicie się poddaje. Całkowicie się poddaje, rezygnuje, już jest, chce po prostu złożeczyć Panu Bogu. I co jest ważne, w tym momencie następuje dialog z Bogiem. Bóg nie przychodzi i mu nie powie, słuchaj, cierpienie jest po to i po to. Tylko zadaje mu trzy pytania. Podobnie jak Jezus w tej historii w Ewangelii, próbuje tego człowieka wybić z rytmu, żeby zmusić go do myślenia zupełnie na innych zasadach, w tej sytuacji do Hioba przychodzi Bóg i mówi: Hiobie, ja mam takie pytanie. Widziałeś kiedyś poród łani? Czy bodajże jakieś tam zwierzę chodziło? I wiecie, Hiob zamknięty w tym swoim cierpieniu, i nagle słyszy takie pytanie. I nie wie, jak zareagować. W ogóle nie wie, co się dzieje. Kiedyś był taki kabaret, to chyba bodajże był anim rumru, gdzie mężczyzna musiał podjąć decyzję czy chce pracować w agencji towarzyskiej, czy chce pójść na studia. I zastanawiał się, gdzie bardziej mu, gdzie mu się opłacało. Był zły duch, który podpowiadał mu, słuchaj, lepiej pójść do agencji towarzyskiej. Tam zaczyna mu proponować, jaki to wspaniały świat. I nagle przychodzi anioł, bodajże w tym skeczu, który widziałem, tam taki Skiba grał, tak, tak się nazywa ten, ten pan. I podchodzi taki zdezorientowany, jako dobry anioł i mówi, e, która godzina? I ten mężczyzna mówi: faktycznie, nie powinienem pójść do agencji, powinienem pójść na studia. Czyli tak, jakby w ogóle Pan Bóg w ogóle nie rozumiał tych naszych problemów. Zupełnie w inny sposób zaczyna mówić. I tak samo tutaj. Chiop cierpi, Chiop nie wie, w jaki sposób ma zareagować, i nagle Bóg go pyta, czy widział, jak łania rodzi. Niesamowite. Za chwilę mówi: a widziałeś połuk kozła? Chiop jeszcze bardziej rozbity. Jeszcze bardziej nie wie, już śmiać się, płakać, krzyczeć na Boga, być złośliwy. Nie miał pojęcia. Za chwilę mówi Hiobie, a powiedz mi taką rzecz, czy ty widziałeś kiedyś, jak ktoś wyprowadza na smyczy Behemota albo Lewiatana? Hiob jeszcze bardziej zdezorientowany. A widziałeś bramę otchłani? I Hiob wtedy zaczyna pewne rzeczy rozumieć. Że on jest tak mały, że nie wie nic na temat tego, o co chodzi Bogu. Zresztą. Dopiero współczesna nauka zaczyna powoli odkrywać, o co w tym wszystkim chodziło. I to jest ciekawe, że coś, co było napisane tyle lat temu, dopiero teraz powoli mamy pewne wyjaśnienia. I w tym momencie Hiob mówi: Dobrze, to ja już nic nie wiem, to ja już się poddaję. I co ciekawe, w tej sytuacji Bóg go uzdrowił. Jego sposób myślenia całkowicie się zmienił całkowicie się zmienił. Kiedyś ksiądz Kaczkowski, jeden z moich ulubionych księży, o którym zresztą bodajże będzie w jakiś, za jakiś czas nakręcony film, powiedział, on mówił o sobie sam, że jest onko celebrytą i powiedział, że taką bardzo ciekawą myśl, pozwolę sobie to przeczytać: Choroba to świństwo. Bóg jej nie chce. Nie wierzę, że można się z niej cieszyć. Wiem jednak, że nawet przez taki absurd Bóg może chcieć nam coś powiedzieć. Ciekawa myśl. Pamiętam, jak mnie dopadły różne choroby, i to w zasadzie takie choroby, że trzy razy miałem nie żyć. Yy, brzmi absurdalnie, ale pamiętam w seminarium, miano bardzo trudne doświadczenie, kiedy miałem tego wszystkiego dość, kiedy przyszły chwile zwątpienia. Seminarium to takie miejsce, w którym ktoś przygotowuje się rozeznawać, rozeznaje tak naprawdę, czy, czy jest osobą, która może zostać księdzem i to nie jest tylko jego decyzja. Trzeba spełnić szereg warunków. Natomiast poszedłem do ojca duchownego i mówię, ojcze, to niesprawiedliwe, że ja choruję. Ja tego nie chcę. Ja mam tego wszystkiego dość, jestem tym zmęczony. I ojciec, bardzo mądry człowiek, uśmiechnął się i mówi: słuchaj, to mam dla Ciebie propozycję. Weź w takim razie wybierz jedną osobę z seminarium która będzie chorowała zamiast Ciebie. A jeszcze może, żeby bardziej Ci pomóc, jedną osobę z roku. Proszę, powiedz nazwisko, a gwarantuję Ci, cała choroba przejdzie na tę osobę. Ja się tak przestraszyłem. Powiedziałem, nie ojcze, przecież tak nie wolno. No dlaczego? Skoro Ty nie chcesz, powiedz i ta choroba przejdzie. Oczywiście tak to nie działa, ale chodzi o ten sposób myślenia, który ojciec mi przedstawił. Byłem bardzo zaskoczony. mówił: nie ojcze, w takim razie ja to wezmę na siebie. Czyli pewnego rodzaju wolność, nauczenie się tego, o co tak naprawdę chodzi. Yy, czy nie wiem o co chodzi, ale żeby zrozumieć pewien sposób myślenia. I teraz pozwolę sobie przejść do tego, aby pokazać tak naprawdę, czemu mogą się zdarzać takie sytuacje, że Bóg na przykład dopuszcza różne choroby dla nas z naszego punktu widzenia, całkowicie niezrozumiałe. Yy. Tak, myślę, że od tego zacznę. A mianowicie, zobaczcie, Bóg dał nam jasne przepisy, dał nam przekazania Boże, dał nam prawo miłości, pokazał nam w jaki sposób ten świat powinien wyglądać, w jaki sposób funkcjonować. Zresztą zwróćcie uwagę, że kiedy była historia Adama i Ewy, tam nie było chorób, nie było cierpienia. To przez grzech weszły choroby, to przez grzech przyszedł cały ten syf. Nawet Jezus Chrystus w swoim Bóstwie przyjął to wszystko też na siebie. Żeby nam dalej pomóc, żeby nadać temu sens. I przychodzi taki moment, w którym faktycznie pojawiają się te pytania o to, dlaczego małe dzieci chorują, dlaczego się w ogóle tak, takie sytuacje zdarzają. Moja mama, która pracuje w służbie zdrowia, mówi o tym, że to jest niespotykane, że w dzisiejszych czasach rak potrafi atakować takie części ciała, że 10 lat temu było to zupełnie nie do pomyślenia, żeby ta, takie, takie narządy, na przykład, czy takie miejsca atakował rok, rak, a teraz jest wysyp absolutnie wszędzie. I teraz uwaga. Bóg na przykład powiedział nam: Nie zabijaj. Proste przekazanie. Ale ludzie, którzy odrzucają Bożą miłość, sami sobie tworzą prawa. Czasami są w stanie zabijać po to, żeby więcej zarobić, żeby zarobić na wojnie. Przecież to nie jest jakiś temat obcy. Załóżmy Bóg powiedział, że mamy dbać o środowisko przecież, że mamy dbać o te różne rzeczy, ale nie w takim wymiarze, w jakim to się robi dzisiaj, bo to są jeden wielki cyrk, ale faktycznie dbać. No ale tak, wdychamy świństwo, jemy świństwo, bo przecież to, co jemy, to jest praktycznie cały czas chemia. Bóg powiedział, że mamy dbać na przykład o. o wiecie, nawet w tych przekazaniach Często używam takiego skrótu, e, który mówi, że Bóg powiedział, nie I ktoś może się przyczepić, ale dlaczego w Piśmie Świętym tego nie ma? E, tu też chodzi o pewnego rodzaju tradycje, o przekazania, które Kościół w międzyczasie tworzył, aby nam uporządkować w pewien sposób myślenia, nie po to, żeby nam utrudnić życie, ale człowiek niewierzący nie będzie w stanie tego pojąć, choć prawa są dla ludzi niewierzących. Są po to, żeby zrozumieli, o co chodzi tej nauce kościoła. No ale załóżmy, że mamy tę sytuację i teraz uwaga. Mamy na przykład jakąś tam prababcię. Prababcia żyła w czasach wojny, żyła w wielkim stresie, nie dojadała, bardzo się bała tego wszystkiego. Ludzie ludziom zgotowali taki los. I wiadomo, nie jeden mądry może powiedzieć, dlaczego Bóg na to pozwalał. Inny wątek, pozwolę sobie kiedyś na to też spróbować ponazywać pewne rzeczy. I babcia miała silny kod genetyczny, bardzo silna kobieta, naturalna selekcja, która też była. Urodziła córkę. Jej córka jest już trochę słabsza. Jej córka już nie jest takiego mocnego zdrowia jak babcia. Jej córka urodziła się w sytuacji, w której y, zaczyna być wielki wyzysk człowieka. Pracuje w różnych firmach, które powodują, że nie będzie kończyła pracy o 15, tylko jesteś w firmie niezastąpiony. Dlatego musisz siedzieć naprzód do godziny 20. Co z tego, że masz rodzinę, co z tego, że chcesz odpocząć, jesteś człowiekiem wielkiej korporacji załóżmy, musisz pracować. I ta kobieta nie dosypia, jest coraz bardziej zmęczona. Nie może sobie pozwolić na w miarę regularne posiłki, dlatego jej organizm też jest już coraz słabszy. I ta kobieta rodzi córkę. Ta córka okazuje się jeszcze słabsza. Kod genetyczny robi jednak swoje, każde kolejne pokolenie jest coraz słabsze i pomimo tego, że rozwija się medycyna, naturalnie próbuje się przedłużyć e, ludzkie życie, próbuje się robić wszystko, żeby ratować, ale załóżmy, że to dziecko, które się urodziło, e, jeszcze na przykład żyje w czasach, w których wszystko jest chemicznie przetworzone, czyli je się samą chemię. Czyli nie żywi się niczym, co mogłoby pomóc jeszcze wzmacniać organizm, pomimo tego, że jakieś tam suplementy może przyjmować, ale zaczyna coraz bardziej osłabiać organizm, żyje na fast foodach, na różnych rzeczach. Zresztą no, dobrze wiecie, o co chodzi z tym jedzeniem. Jeszcze mnóstwo cukru, słodyczy i tak dalej. I ta osoba rodzi córkę. Każde kolejne pokolenie jest coraz słabsze. I nagle przychodzi małe, niewinne dziecko, które się rodzi, i okazuje się, że jej organizm jest taki słaby, tak chemicznie już zmieniony, że nagle pojawia się rak. Czy Bóg tego chce? Nie. Czy dopuszcza tak to, te, tę sytuację? W pewnym sensie tak, ale nie będę sobie pozwalał tutaj na to, aby odpowiedzieć. Ale zobaczcie, Bóg dał nam przekazania, powiedział, jak ma to wszystko wyglądać. Czy chciał wyzysku? Nie. Czy chciał wojen? Nie. Czy chciał, żeby ludzie dla zysku robili takie sztuczne jedzenie, cała ta chemia i to wszystko? Nie. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób pomoże nam spojrzeć z nieco innej perspektywy na to wszystko. To jest oczywiście jeden jakiś taki ogólny przykład, natomiast zachęcam do tego, żeby samemu spróbować. Tutaj uwaga, taki komentarz, to jest bardzo ważne, a mianowicie to, że Boga można poniekąd zrozumieć, poniekąd na tyle, na ile Bóg pozwoli, ale to na kolanach, czyli modląc się, próbując zrozumieć. Można oczywiście w sytuacji tego cierpienia, tego wszystkiego uciec od Pana Boga i, i mieć żal do siebie, do, do wszystkich dookoła, do Pana Boga i zostać z tym cierpieniem sam. W tej sytuacji trzeba wręcz, naprawdę trzeba zwrócić się do Pana Boga. Trzeba tutaj uklęknąć na kolana i razem z nim spróbować to przeżywać, tak jak ten syn. Przyjmować komunię świętą, żeby było dużo łatwiej. Wtedy w pewnym sensie będzie inaczej. Ale oczywiście, jeżeli ktoś myśli, że modlitwa regularna, że chodzenie do kościoła uchroni mnie przed chorobami, uchroni mnie przed tym wszystkim, no to jest w błędzie. Bo przecież Bóg nigdzie nie powiedział, że, że, że nas uchroni. Czasami zdarzają się sytuacje, to podkreślam, czasami, w których Pan Bóg chce nas zmusić do myślenia, żeby wybić nas z rytmu, ale to nie jest kara. Bywają sytuacje, że Bóg chce coś innego pokazać, bo zwróćcie uwagę na to, że wielcy święci, święci Kościoła katolickiego, też nieraz chorowali. I to na choroby, które z naszego punktu widzenia są nie do pomyślenia. Więc są to sytuacje, które próbują nam pewne rzeczy pokazać. Ja na razie tylko nazywam pewne rzeczy, próbuję głośno myśleć i myślę, że jeszcze wrócę do tej historii, jak nieco bardziej zmądrzeje jak pewne historie poznam. Jak będę jeszcze więcej się modlił, aby spróbować odczytywać znaki Boże. Bóg chce nam coś pokazać, natomiast pamiętajcie, zwróćmy się zawsze do Niego. To jest mniej więcej tak jak z badaniem Pisma Świętego. Kiedy są jacyś bibliści, którzy nie są ludźmi modlitwy, ale próbują cały czas badać Pismo Święte, uwaga, odchodzą od kościoła, odchodzą do od Boga. Ale ci, którzy pokornie na kolanach zdobywają także tę wiedzę. Modlą się do Pana Boga, żeby zrozumieć, co ukryte jest na kartach Pisma Świętego. Ci ludzie faktycznie wzrastają w świętości, stają się zupełnie kimś innym, bo Pismo Święte zaczyna odkrywać przed nimi tajemnice. Podobnie jest z chorobą. Czasami choroba próbuje nam coś pokazać, czasami choroba jest faktycznie w pewnym sensie karą, ale to uważaj, uważam, u... trzeba uważać na to słowo, ponieważ ja rozumiem coś innego, przez to ktoś może jeszcze zrozumieć coś innego. Ja pamiętam, że przez to doświadczenie, kiedy już był na mnie podpisany wyrok, czyli wiedziałem, że zbliża się mój koniec, przyszła taka wolność i taka tęsknota za Panem Bogiem, że każdy kolejny dzień dla mnie jest... Oczywiście ja kocham życie, uważam, że to wszystko jest piękne, można robić fascynujące rzeczy, można spotykać się z ludźmi, przede wszystkim uczestniczę w ofierze Jezusa, czyli mogę sprawować Eucharystię, ofiarę składać Bogu podczas mszy świętej. Natomiast... Tęsknota nie minęła. Nieustannie jest y, tak wielka tęsknota, że mówię: Panie Boże, może już, może w najbliższym czasie zdecydujesz się na to, że zasłużyłem i będę mógł się spotkać z Tobą. Dla wielu ludzi jest to nie do zrozumienia. O czym ja w ogóle mówię? O co mi chodzi? Jaka tęsknota? Ale faktycznie, w mojej sytuacji doświadczenie tego cierpienia spowodowało, że Bóg zrodził tak wielką tęsknotę spotkania z Nim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.